podcast prowincjonalny. Zaprasza Łukasz Dziedzic. Czternasty odcinek podcastu prowincjonalnego to opowieść o tym, jak na prowincji podgląda się niebo. To pierwsze zupełnie świeże nagranie w podcaście, ale do mojego nagraniowego archiwum jeszcze pewno będę wracał. Od wielu lat w Kalwarii Zebrzydowskiej i okolicach niewielka grupa pasjonatów zajmuje się obserwacją nieba. Od czasu do czasu spotykają się i próbują do swojej pasji przekonać innych. Zapraszają gości, wspólnie obserwują gwiazdy, mgławice, galaktyki i planety. W środę 17 sierpnia 2021 roku w Zakrzowie koło Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowane zostały kolejne już kalwaryjskie spotkania z astronomią. Były teleskopy wycelowane w niebo, była także opowieść Pawła Warchała z Krakowa o jego astronomicznej podróży do Namibii. Bardzo ucieszyłem się z zaproszenia na to spotkanie. Widziałeś pierścień i tam jest księżyc jeszcze. Ja nic nie widziałem, ja widziałem jakieś takie... Może poruszane. Takie jest i... Ja zobaczę. Nie, jest tak szybko obracane, jest na dole. Tak, jest tam. I mówię do taty i mamy, że ja chyba znalazłem jakieś orbitalne lustro, bo odbijał mi się ten... jakby przód teleskopu, że jest koło i ten... krzyżyk i kółko na środku. To ja myślałem, że jakieś lustro orbitalne znalazłem. Zapewne rozodnikowane. Tak. A to ja ci powiem inne zdarzenie. Skonstruowałem swój pierwszy teleskop. No i jeszcze bez jakichś osłon ustawiłem go przed domem. Wycelowałem. I kurczę, z wypiekami na twarzy przybiegam do domu. No też chwalę się żonie, że to taką mgławicę. Zobaczyłem takie powiększenie. Okazuje się, że był zaparowany. Jakąś gwiazdę trafiłem obok i ta para stworzyła taką otoczkę. No takie są te przygody nasze. Odkrył pan nową mgławicę. Tak. Jarek Leski z Kalwarii Zebrzydowskiej. Generalnie środowisko astronomów w Polsce może nie jest jakieś duże, a tym bardziej w Kalwarii, która jest małą miejscowością. W Kalwarii tak naprawdę jestem ja sam. Natomiast w okolicy no jest nas kilka osób i tworzymy taką naszą grupę. Spotykamy się na nocnych obserwacjach, a w tej chwili właściwie na astrofotografii. I chcemy pokazać ludziom troszeczkę tego ciemnego nieba, troszeczkę tych skarbów, które są nad nami, galaktyki, mgławice, planety. To, co normalnie jest jak gdyby ukryte albo widziane tylko gdzieś tam na ekranie komputera. Czego tam szukacie? Czego szukamy? W niebie. Czego szukamy w niebie? No dobre pytanie. Tak naprawdę to chyba są nasze marzenia takie, może nawet z dzieciństwa, które realizujemy poprzez możliwość osobistego doświadczenia tego, co jest odległe od nas o tysiące lat świetlnych. Coś, co, jak sobie o tym mówimy, że ludzie widzieli 2000, czy może nie widzieli, a mogli widzieć 2000 lat temu, 10 tysięcy lat temu, w niezmienionej formie i my to teraz też widzimy, no to coś jest, coś co przemawia do wyobraźni. To, że widzimy galaktyki, które są odległe o miliony lat, no to też chyba przemawia do wyobraźni. A my je doświadczamy tu i teraz. No, widzimy to światło, które wybiegło te kilka milionów lat temu, wtedy, kiedy na Ziemi biegały jakieś dinozaury. Czekacie na jakąś niespodziankę, na jakieś odkrycie, na, nie wiem, na innego człowieka albo jakieś coś, co będzie tak, gdzieś tak, w przestrzeni. Tak. No zawsze gdzieś tam z tyłu głowy jest, że można doświadczyć czegoś nowego.
Zresztą w tej chwili nawet amatorzy dokonują takich odkryć, bo mamy polskich amatorów, którzy odkrywają planetoidy. Ja sam odkryłem i zbadałem kilka gwiazd. Oczywiście to nie jest jakaś duża ilość, bo tam mam na swoim koncie 9 czy 10, już nie pamiętam, a są osoby w Polsce. Nie jest ich dużo, bo jest tam zaledwie kilka, które odkryły i zbadały setki. Natomiast to jest rzecz czasochłonna, dlatego myślę, że stwierdziłem, że chcę jeszcze czegoś. Zająłem się astrofotografią. Tą astrofotografią zresztą zajmuję się już od ładnych kilkunastu lat, ale teraz mamy większe możliwości. Możemy sięgać dalej, możemy mieć możliwość sterowania z poziomu komórki całym sprzętem, czyli kamerą, montażem, możliwość rejestracji tego wszystkiego, zbierania materiału, który później obrabiamy. Także tutaj jest dosyć dużo takiej pracy też przed komputerem, ale fascynujące jest na przykład to, że udajemy się na takie obserwacje astrofotograficzne, spoglądamy w ciemne niebo, wtedy kiedy większość ludzi śpi, jest spokój, cisza i doświadczamy tego wszechświata na własne oczy. To jest niesamowite. Jeżeli ktoś poczuł taką nie nazwę tego może więzią, ale no, takim kontaktem na pewno, to pozostaje na dłużej. Ja ładuję w ten sposób akumulatory. Odpoczywam, relaksuję się i potem, nie wiem, dzień, dwa dni, tydzień później wyświetlam gdzieś sobie tam te obrazy, wspominam, to tak jak z wakacji na przykład wyjedziemy gdzieś, jakieś obrazy zostają w naszej pamięci, jakieś przeżycia, to tak samo tutaj te obrazy zostają w pamięci. Wszechświat uczy pokory? Tak, uczy pokory. I to jest tak, że chyba jest tak, że niektórzy patrząc w wszechświat tracą wiarę, a niektórzy ją zyskują. Są osoby, które no, dochodzą do tego, że jednak nie ma jakiejś istoty wyższej, nie ma Boga, tylko to wszystko sama tak fizyka, samo. Chemia. Tak, powstało. A są osoby, które właśnie poprzez ten kontakt no, jednak doświadczają potęgi Stwórcy, doświadczają tego ogromu, z którym się kontaktujemy właśnie nawet tu na Ziemi, no bo my jesteśmy też częścią Wszechświata. Porozmawiam trochę o marzeniach. Najpierw była jakaś chęć zobaczenia więcej niż może ludzkie oko, takie gołe, nieuzbrojone, zobaczyć patrząc na wieczorne niebo. Później coraz lepszy sprzęt, coraz głębiej, coraz dalej. Jak się to skończy? Jak to się skończy? Sam chciałbym wiedzieć, jak to się skończy. Ale może tak króciutko powiem, że faktycznie zaczynało się od tego, że gdzieś tam w dzieciństwie nawet szkicowałem te gwiazdy, gwiazdozbiory, bo ciężko było o dostanie jakichś map nieba. No teraz mamy to wszystko na przykład w komórce i możemy sobie zaznaczyć, popatrzeć, dokładnie zidentyfikować obiekty. Jak to się skończy? No, chciałbym, żeby się skończyło dobrze. Chciałbym sobie zbierać taką galerię swoich obiektów, stworzyć własną galerię przez siebie sfotografowanych obiektów kosmicznych, galaktyk, mgławic w takiej jakości, która by mnie zadowalała. A jeszcze powiem, co jest takim dla mnie wyznacznikiem. Dlatego, że te zdjęcia są dosyć trudne w obróbce i moim zdaniem takie zdjęcie, które możemy pokazać, to jest takie, które możemy wydrukować. Często ktoś tam zrobi jakieś zdjęcie, które no cieszy się, bo sam zrobił, ale ono jest bardzo kiepskiej jakości. Coś tam widać na tym komputerze, jakieś plamki, jakieś gwiazdki. Natomiast sztuką jest zrobić takie zdjęcie, które się wydrukuje i wtedy te obiekty są widoczne. I ja chyba do tego dążę. Wiem, że oprócz tego, że patrzysz regularnie w gwiazdy, że te gwiazdy fotografujesz, gwiazdy, galaktyki, planety, masz jeszcze kolekcję meteorytów, to jest niesamowite. Tak, no to jest tak zwykle, że ktoś ma jedną pasję, okazuje się, że ma dwie, trzy albo więcej i faktycznie w swojej kolekcji mam kilka takich klejnocików, które pochodzą z nieba, które oczywiście nie znalazłem, tylko
tylko nabyłem, tylko kupiłem, ale z certyfikatem, więc mam jakąś tam pewność, że to nie jest taki zwykły. Pokazywałeś mi kiedyś taki fragment. Mhm. To jest coś, co było kiedyś na Ziemi, tak, poleciało tak, w kosmos tak, i tak. wróciło na Ziemię. Tak. Jaka jest historia tego kamienia? To jest taki meteoryt, który nosi nazwę z Ziemi pierwotnej. Co to znaczy? Jeżeli chodzi o naszą Ziemię, ona była bombardowana na pewnym etapie różnymi odłamkami z kosmosu. Przy takich silniejszych uderzeniach zostało coś odrywane i coś sobie dalej tam szybowało w kosmosie. I po wielu milionach lat znowu takie fragmenty spadły. No i jeden z takich fragmencików udało mi się nabyć. To jest, żeby ktoś nie myślał, że to jest jakiś duży kamień. To jest jakieś maleństwo, no ale też zbadane odpowiednio i też posiadam na to certyfikat. No i wierzę, że to jest ta część tej Ziemi pierwotnej. Chciałoby się żyć dłużej, tak? Parę milionów lat. Nie wiem, czy parę milionów, ale na pewno chciałoby się żyć na tyle długo, żeby pewne rzeczy doświadczyć i stwierdzić, że tak, że to mam za sobą. Ja uważam, że jeszcze mam troszkę przed sobą. No i chciałbym pewnej rzeczy również z tej astronomii doświadczyć. Jesteśmy sami w kosmosie? Powiem szczerze, nie wiem. Ale patrzysz w te gwiazdy, tak, obserwujesz, tak. Nasiąkasz tym. Myślałeś kiedyś o tym? Próbowałeś sobie wyobrazić? Myślę, że to byłaby jakieś niesamowite marnowanie tej przestrzeni, gdyby kogoś, czegoś tam daleko nie było. Być może nasz Stwórca kogoś tam jeszcze w kosmosie umieścił. Natomiast pytanie, czy my się skontaktujemy. Otóż te odległości są tak olbrzymie w kosmosie, niewyobrażalnie olbrzymie. My sobie po prostu sprawy nawet tutaj nie zdajemy, mierząc tą miarą ludzką, jakie one są olbrzymie. I nie wierzę, żebyśmy nawiązali kontakt. Czy tam w przeszłości ktoś nawiązał, czy w przyszłości nawiążemy. Wydaje mi się to raczej nierealne. Czyli skazani jesteśmy na samotność. Skazani jesteśmy na samotność, tak. Lubisz Gwiezdne Wojny? Lubię Gwiezdne Wojny? Tak, lubię sobie pomarzyć, jak to tam w kosmosie może być, popatrzeć. Chociaż to nie jest tak, że my, ludzie zajmujący się astronomią, to tak bujamy w chmurach tylko, bo niektórzy tak sobie wyobrażają, że nie stąpamy po Ziemi. No nie da się. Chodzimy po Ziemi, stąpamy mocno po Ziemi, musimy się interesować tymi ludzkimi sprawami. Natomiast faktycznie trzeba mieć też jakąś wyobraźnię i dobrze sobie wyobrazić, jak to mogliby ludzie gdzieś tam, czy ich potomkowie w kosmosie funkcjonować. Jak duże jest środowisko amatorów, podglądaczy nieba, jeśli mogę tak powiedzieć, w Polsce, a jak duże jest to środowisko zawodowe? Jak dużo jest tych osób, które, nie wiem, siedzą gdzieś w uczelniach, w takich dużych, profesjonalnych obserwatoriach? Czy Polska, jak Polska wygląda na tle na przykład innych krajów, jeśli chodzi o podglądanie nieba? Powiem tak, że nie mam jakichś danych na ten temat statystycznych i mogę tylko tak orientacyjnie powiedzieć, że w ostatnim czasie przybyło takich astronomów amatorów. Być może dlatego, że pandemia tutaj dodała te swoje 3 grosze i ludzie zaczęli bardziej się interesować czymś innym, jak tylko takim zwykłym hobby. Ilu jest astronomów? Może kilka tysięcy, może kilkanaście tysięcy tych amatorów, takich mocno działających czy rozpoznawalnych, powiedziałbym, że jest może kilkuset. Na zawodowych jeszcze mniej. Mamy Kopernika, tak? Czyli Polska ma tam jakieś osiągnięcia. Tak. To nie tylko, bo przecież myślę, że te najsławniejsze z ostatnich lat to amatorzy, którzy badają planetoidy. Michał Kusiak z Żywca, Michał Żołnowski z Krakowa. Tam jeszcze są 2 osoby, to są 4 osoby, które się tym zajmują, ale niestety nie pamiętam nazwisk.
No to ci amatorzy, którzy tak się zapisali. Tutaj dodałbym jeszcze Gabriela Murawskiego, który jest z północno-wschodniej Polski, który no, odkrywa również gwiazdy zmienne, bada. Ma bodajże na koncie też jakieś odkrycie jakiejś planety przy, tylko nie pamiętam, czy to jest jedna, czy dwie, przy innych słońcach, przy innych gwiazdach. Tym się mogą zajmować amatorzy w tym momencie. A żony amatorów też zajmują się żony amatorów, astrofotografią, astronomią? Żony amatorów są cierpliwe, są wyrozumiałe, bo pozwalają swoim mężom po nocy się szwendać i zaglądać w gwiazdy. No, myślę, że mają taką dużą właśnie do nas cierpliwość w związku z tym, że no, nie wiadomo, gdzie się poniewieramy. Ukrywasz wydatki związane z astronomią? Nie. Tak faktycznie w naszym środowisku jest, że a tam kolega mówi, a to żeby żona nie widziała i to tak staram tak się... Tak jak z muzykami. Żeby żony nie sprzedały naszych teleskopów. Tak, za cenę. Za cenę, którą tak. Myślą, że je kupiliśmy. Że kupiliśmy. Tak, no coś w tym jest. No ale to jest takie hobby, które ja mówię, że można mieć, nie wiem, hobby, hipikę, jeździectwo. I taki koń kosztuje chyba tam też tyle, co taki teleskop. Tylko, że teleskop raczej nie zdechnie. A w końcu jakiś czas chyba zdycha. Już od dzieciństwa czytałem encyklopedie, też takie papierowe, gdzie można było znaleźć jakieś podstawowe mapki nieba. Interesowało mnie to bardzo. Aż kiedy w wieku 18 lat, gdy moi koledzy za pieniądze zebrane na osiemnastkach kupowali maluchy, czyli Fiaty 126P, ja kupiłem wtedy, no takie wtedy były warunki. Ja wtedy pamiętam, za te pieniądze, które gdzieś tam uzbierałem na 18 urodziny i do 18 urodzin, kupiłem sobie pierwszy teleskop. Patrząc na tamte czasy, wtedy wydawało mi się, że to jest sprzęt wow, prawda? A teraz no to po prostu... Czy ma pan jeszcze w posiadaniu mam jakieś go. Elementy? Mam ten sprzęt sentymentu? Jeszcze, mam ten sprzęt sentymentu, on jest raczej już antykiem i zabytkiem, nie do, pewnie do sprzedania. No i tak się zaczęło, że miałem ten pierwszy teleskop, to był taki... Chyba jedyna wtedy firma w Polsce, która produkowała teleskopy, nazywała się firma Universal tutaj w Żywcu. Tam się jeździło i do tej pory pamiętam ten zapach, który tam się unosił. To był zapach farby, specjalnej farby, którą są te teleskopy wymalowane w środku. To była taka farba wyczerniająca tubus teleskopu po to, żeby nie odbijał światła, prawda? Tylko żeby to światło jak rozpraszał. Do tej pory pamiętam zapach tej farby i jak ten swój stary teleskop, który jeszcze gdzieś tam mam, otworzę ten tubus, to dalej tą farbę tam czuć. Paweł Warchą. Zajmuję się generalnie obserwacją, jak mam do tego warunki i próbuję sobie robić astrofotografię. Tak generalnie astrofotografię to zacząłem głębokiego nieba tak zwanego, od planet i od Słońca, bo to jest zrobić najprościej, zwłaszcza Słońce, bo zawsze po raz pierwszy spotkaliśmy się przy okazji obserwacji Słońca. Tak, które niestety teraz zarzuciłem lekko, bo sprzęt został rozkręcony i musi znowu trafić na montaż. Bo zacząłem się bawić trochę tym, trochę więcej czasu i
trochę więcej, jak no też sprzętu lepszego, powiedzmy. To tak. Czego wy tam szukacie w tym niebie? Co chcecie zobaczyć? Wiesz co? Znaczy tego, co nie widać gołym okiem, po pierwsze, bo nawet przy najlepszych warunkach i najlepszych teleskopach no pewnych rzeczy nie zobaczysz, bo one są tak słabe. To głównie to jest astrofotografia. Obserwacje to jest przyjemność, nie? To jest przyjemność. To szukasz koloru, nie? Bo jak w astrofotografii wychodzą kolory nieba. Gołym okiem widzisz tylko kolory gwiazd i przy bardzo dobrych warunkach, czasami na niektórych bardzo jasnych mgławicach, gdzie się kolor pojawia, czy galaktykach. A tak to jest hobby. To jest takie hobby, jak, no nie wiem, ktoś tuninguje sobie samochód. I też w zasadzie cel tego jest, wydawałoby się, taki problematyczny. O. Ale dla przyjemności, nie? Możesz się oderwać od... w nocy sobie posiedzieć w ciszy i spokoju. Zastanawiam się, czy to patrzenie w gwiazdy to jest po to, żeby coś tam znaleźć takiego, co... jakąś odpowiedź może na te najważniejsze pytania, czy coś udowodnić, że jest tak albo... Wiesz co? Jakąś, to znaczy... Próbuję znaleźć filozofię w tym. Filozofię bo... w tym. Wiesz co, myślę, że to jest też jak patrzysz na zwierzęta, czy piękne widoki. To jest to w moim rozumieniu tego patrzenia, nie? Prawda? Bo ludzie wychodzą na góry, żeby widzieć następne góry i potem następne góry i następne góry, czy siedzą po godzinami w jakichś szałasach, żeby wypatrzyć ładne zwierzę, prawda? I zrobić mu zdjęcie. To jest podobne, to jest bardzo podobne. No, filozofii dużej ja jakoś nie mam, chociaż jest przyjemnie tak sobie pomyśleć, że na przykład, nie wiem, obserwuję sobie, bardziej przy obserwacji nawet niż astrofotografii, że obserwuję sobie jakąś galaktykę, gdzie światło już tam biegnie, powiedzmy, do ciebie 120 milionów lat i sobie myślę, a wtedy sobie żyły dinozaury, kiedy wystartowały te fotony dopiero do mojego oka, nie? Są też takie... Gdzieś tam czytałem, żeby można sobie obserwować na przykład gwiazdy, jakieś obiekty oddalone tyle, ile masz lat. Czyli wtedy, kiedy się urodziłeś, to światło wystartowało. Albo jakieś są wydarzenia historyczne, nie? No podobnie Chrzest jak Polski. Ze ściętym drzewem. Tak, dokładnie. Po słojach można dojść do... Tak, nie wiesz, czy to jeszcze ten obiekt istnieje, czy nie, bo się o tym nie przekonasz. Chyba, że rzekład na szczęście jakąś tam supernową sobie zobaczyć. Też jest fajnie obserwować na przykład satelity przez teleskop, jak to lata, chociaż no, jest to uciążliwe coraz bardziej. Dla mnie filozoficznie, nie? Bo to pokazuje... Tego nawet ateiści nie są w stanie wytłumaczyć. Tego początku, nie? Z tego z nic coś, prawda? Zwłaszcza, że teoria, że wszechświat się rozszerza, to nie tłumaczy tego, bo gdyby zrobił kolaps do punktu zero i znowu był wielki wybuch, to można by pewną cykliczność, ale też nie odpowiesz na pytanie, no ale kiedy był początek, nie? Zwłaszcza, że czas biegnie linearnie. Także tutaj ja nie szukam filozofii, tylko przyjemności, nie? Też technika, nie? Ludzka, która jest w stanie pewne rzeczy coraz lepiej opanować. Tak samo dostęp do sprzętu jest coraz łatwiejszy, prawda? Bo rzeczy, które my teraz sobie jesteśmy w stanie, powiedzmy, pozwolić, to, które kosztują tyle, co dobra komórka, to jeszcze tam 10 czy 15 lat temu były w ogóle abstrakcją, prawda? Przyjechałeś do Kalwarii opowiedzieć o swojej wyprawie do Namibii. To polskie niebo już nie wystarcza, jest tutaj za dużo światła, to europejskie niebo. Za dużo tego tła świetlnego i trzeba podróżować po świecie, żeby znaleźć dobre miejsce do obserwacji. Tak, niestety tak, bo no, Europa jest się coraz bardziej, jakby coraz bardziej świeci, tak z roku na rok. Jeszcze takim miejscem na północne niebo, tak zwane, to są jakieś Stany, Nowy Meksyk, Arizona, ale to też jest wyprawa, no chyba, że sobie ktoś tam mieszka, czy Australia. A tam też szukasz nowych doznań, nie? Bo jeżeli tam przez 15 lat sobie patrzysz w to niebo, to chciałbyś też zobaczyć coś innego. Nie? Jak to wygląda tam na południowej półkuli? Tak, dokładnie. A wygląda nawet przy idealnych warunkach w Bieszczadach,
tam przy średnich warunkach to niebo jest ciekawsze po prostu. Tam jest to centrum Drogi Mlecznej. No są ciekawsze obiekty, tak w summa summarum, nie? Łatwiej dostępne. Sporo napsuł, jeśli chodzi o obserwacje nieba, pan Elon Musk wypuszczając te Starlinki słynne. Latają też tam? W obserwacjach to nie przeszkadza, ale rejestrują się. Tam to jest jeszcze, chyba jest mniej. Nie wiem, jak w tej chwili ta sieć wygląda i one są też wysoko, są małe. No też. Poza tym satelity psują zdjęcia, ale też w pewnym określonym momencie, bo one są jakby po zachodzie i przed świtem, żeby je mogło oświecić słońce, prawda? Więc są tam te takie, no też w Polsce są te takie godziny już bezsatelitowe, z wyjątkiem jakichś wysoko geostacjonarnych, ale też można poglądać. Kiedyś widziałem sobie, widać było rakietę Falcon, która akurat tak, miała taką orbitę, że można było z Polski zobaczyć, jak wypuszcza po kawałku. To też jest ciekawe, bo ja mówię, ja na to lubię patrzeć. Kiedyś dawno temu jeszcze robiłem zdjęcia różnych satelit, które sobie potem opisywałem, małych obiektów. To jest to takie, jak szukanie, nie wiem, owadów, powiedzmy, które są oryginalne, nie? Jak wygląda to spoglądanie w niebo? To się dzieje nocą, to są godziny spędzone przy teleskopie. Ile tego jest w roku, ile tego jest w miesiącu? Jak to życie dostosowane jest do tych obserwacji? Znaczy, jeżeli już będzie ładna noc, no to jednak człowiek tak sobie planuje okolice, kiedy są przed i po nowiu, żeby księżyc znowu też nie przeszkadzał swoim światłem, no to starasz się zorganizować tak, że jeżeli jest pogoda, to wieczorem, żeby gdzieś tam wyruszyć poza miasto. No i zresztą teraz przy takiej automatyzacji, którą człowiek ma, no to też czarujmy się, nie dostarczymy 8 godzin, tylko tam trochę snu jest, co jakiś czas się budząc i sprawdzając, czy wszystko działa. No więc to niektórzy już są tak zautomatyzowani, że nawet z domu nie wychodzą i puszczają sobie sesję. Są też możliwości zdalnych obserwatoriów, gdzie wynajmujesz sobie czas. Możesz sobie z Polski wynająć czas w Namibii, w Australii, w Chile, gdziekolwiek w Stanach. No ale to już komputery, to już nie własne oko. To już nie jest własne oko, no ale w zasadzie też robisz zdjęcie teoretycznie, czy tam czyjś sprzęt robi dla ciebie zdjęcie, za które płacisz. To dla mnie to trochę jakby tą taką otoczkę, pozbywasz się tej otoczki, to tak jakbyś miał, nie wiem, ktoś, powiedzmy, to ekstremalny przykład, może jak szedł na polowanie, ustawił sobie teraz mechanicznie, bo jest taka możliwość, strzelby na ambonie, sterował komputerem pod noktowizor i z domu odpalał spust, nie? Więc to mniej więcej tak. No ja tak, ja uważam, że trzeba doznać, powalczyć czasami sprzętem z przeciwnościami losu i pogody. Jest to fajniejsze. To się zaczyna od takich zwykłych obserwacji. Jak wygląda taka ścieżka, jak wygląda droga astronoma, amatora, od zwykłych obserwacji, od prostej lornetki? Moja droga to tak właśnie wygląda. Nie? Kiedyś w dzieciństwie jeszcze było takie pismo Nowy Technik, który miał tam jakąś sekcję o kosmosie i stąd to zawsze sobie czytałem, jeszcze pamiętam. Już stary jestem, prawda? Sojuz Apollo, starty pierwsze promów i tak dalej. I jakieś zaćmienia, które się obserwowało gołym okiem księżyca, bo to było najprostsze. A potem to tak, jak już pozwoliło, jak człowiek trochę się ustabilizował rodzinnie i trochę jest na skraju miasta, jest miejsce, żeby gdzieś ten sprzęt sobie też trzymać i go używać. No to tak. Ja zaczynałem od obserwacji, trochę lepszego sprzętu obserwacyjnego. Potem zacząłem sobie fotografować właśnie planety. Potem Słońce, które też niestety wymaga inwestycji, bo już pewne takie wąskopasmowe obserwacje, no to już niestety wymagają też drogiego dość sprzętu. A 2 lata temu tak zacząłem sobie, tak właśnie przy okazji pierwszego wyjazdu do Namibii, jakiś tam skompletowałem sprzęt, zacząłem się uczyć.
No i tak idzie. Twoim zdaniem, po tych latach doświadczeń z podglądaniem nieba, czy jest tam jakieś życie poza nami, czy jesteśmy taką samotną wyspą gdzieś? Ostatnio czytam taką książkę, którą mogę przy okazji polecić. Krótką historię prawie wszystkiego. Polecam. Ktoś wygoogluje sobie księto od autora i pozna. I tam takie zdanie pada, że prawdopodobieństwo, że ktoś jest w kosmosie, jest podobne do tego, że jesteśmy sami. Ale te obie perspektywy są poniekąd przerażające. A o tym, czy ktoś jest, to się moim zdaniem raczej nie przekonamy, bo niestety odległości są takie, że szanse są dość małe, tak na dobrą sprawę. Bo powiedzmy w tych układach... Może ktoś jest blisko, a się dobrze ukrywa. Najbliższa gwiazda 4,5 roku świetlnego. No ale mamy jeszcze... niewyobrażalne. Mamy jeszcze planety całkiem blisko. No, bo mnie zastanawia taka rzecz, no jesteśmy na niesamowitym poziomie rozwoju. Potrafimy już sięgnąć naprawdę głęboko w ten wszechświat. Bardzo głęboko, a tymczasem wylatuje samolot gdzieś tam na południowej półkuli, znika z radarów i nie potrafią go przez rok zlokalizować, nie? Niby blisko, niby ta sama technika. Tak, no ale jak zauważysz, ktoś też stwierdził, że mamy lepiej zbadany kosmos niż dna oceanów, prawda? Których nie znamy w 90 kilku procentach, tak na dobrą sprawę, a patrzeniu przy kompletnej powierzchni Ziemi, no to wydaje się, że my nawet tej swojej Ziemi nie znamy tak do końca. Więc no wiele czynników jest. Nikt nie umie odpowiedzieć na pytanie, że skąd nagle ktoś zaczyna myśleć, prawda? Czy jest prawdopodobne, że nawet jeżeli życie gdzieś tam daleko sobie jest, to czy ono umie myśleć, nie? Czy nie jest stworzeniem typu dinozaur, prawda, albo coś podobnego. Może są zupełnie inne założenia. W skali mikro jesteśmy też przecież dyletantami. Więc człowiek jest taki maluteńki, nie, w tym wszystkim. I Boże, także tutaj nie mam odpowiedzi i myślę, że nie będzie, nie. Za mojego życia na pewno, a też nie prędko. W skali kosmosu króciutkie skali, to nasze życie. Tak, w skali kosmosu tak. No to tak jak mówię, no z najbliższego układu przylecieć, nawet gdyby oni odbierali nasz sygnał radiowy, to ktoś gdzieś czytałem, że słuchają akurat, nie wiem, jazzu z lat 20. powiedzmy, albo słyszą Hitlera, który przemawia na jakimś partej tagu. Więc mają też pojęcie zero, nie? My nawet tego nie wiemy, bo nie jesteśmy... Pytanie jest nawet, czy taki sygnał, który przychodzi, będziemy go w stanie odczytać, nie? Na razie mamy ten jeden sygnał wow, który się już nie powtórzył i tyle, nie? I też nie wiadomo, co jest, nie? A co chciałbyś odkryć, co chciałbyś zobaczyć? Jakie jest twoje w tej chwili największe takie astronomiczne marzenie? Wiesz co, nie chcę wyjść na jakiegoś zblazowanego gościa, ale nie, chciałbym sobie jeszcze raz pojechać do Namibii w innym czasie, żeby sobie obłoki Magellana pooglądać, żeby móc na przykład spokojnie Oriona, który u nas jest w fatalnym czasie zimowo-wiosennym i jest to nieustająca walka. A marzenie mam pojechać na Zorzę Polarną jeszcze, bo tego nie widziałem. To chociaż to jest najbardziej osiągalna rzecz. Zobaczymy obraz. Powinniśmy zobaczyć z tego teleskopu. Tak, oczywiście to jest krótka ogniskowa, więc Jowisz będzie takim krążkiem, ale powinno być też widać jako kropeczki księżyce. Zwykle te cztery w różnej konfiguracji są możliwe do zobaczenia, nawet przez lornetkę. Stop. O, jest tutaj. Jest. No widzisz, ostrość jest kiepska. Ostrość jest kiepska. Jeszcze po drodze jakieś druty nam tutaj chyba. Tak. No jest nisko, więc... O, widzisz? Tutaj jest raz, dwa, trzy. Trzy księżyce są widoczne. Jowisz i trzy księżyce. Tak, w tej chwili są trzy widoczne. A z którego zdjęcia, z której obserwacji jakby jesteś najbardziej
dumny? Co udało ci się takiego sfotografować albo zobaczyć? No bo na pewno pierścienie Saturna to już jest taka normalka, czy tam kratery na Księżycu. Dawno temu starałem się coś ciekawego znaleźć i spróbowałem zabawić się w odkrywce, może nie w odkrywce, ale w osobę, która zmierzy się z odległością we wszechświecie. Wycelowałem w takie miejsce, gdzie stwierdzono soczewkowanie grawitacyjne, czyli taki zbiór takich galaktyk i starałem się sprawdzić, czy moim teleskopem takim prosto z ogródka złapie. Co się okazało? Że podczas obróbki zaczęły się faktycznie wyłaniać takie struktury delikatne, oczywiście w formie niemalże pojedynczych pikseli, które przypominały właśnie to soczewkowanie grawitacyjne. Czyli można powiedzieć, że sięgnąłem tak głęboko w kosmos, jak się nie spodziewałem. Kiedy dzięki uprzejmości kalwaryjskich astronomów pierwszy raz spojrzałem w niebo za pomocą teleskopu i zobaczyłem pierścienie Saturna, księżyce Jowisza, kratery na naszym księżycu, poczułem się jak prosiaczek w rękach brata Zdrówko z filmu Jasminum Jana Jakuba Kolskiego. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo gwiaździste jest niebo nade mną. Muzykę, którą słyszeliście w tle, udostępnił mi astronom, pisarz i muzyk Przemysław Wróć. Bardzo ci, Przemku, dziękuję. O swoim pierwszym teleskopie i zapachu farby opowiadał Marcin Piwowarczyk. Dziękuję moim patronom, Elżbiecie, Alfredowi, Joli i całemu zespołowi Instytutu Nauki Lektikon. Gorąco pozdrawiam słuchaczy i zespół Radia Danielka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Patrzymy w niebo. Głowa do góry.